WTC Poznań, meta na targach, samochody cały czas wjeżdżają. Bardzo fajny pomysł. Wjazd do ulicy Bukowskiej naprzeciwko Sheratona. Różny przekrój samochodów, od Amerykanów po nawet Kia Pride w automacie, która jeszcze mocno nie zgniła. Tu stoi taka biała. Są też konstrukcje nowsze, z końca lat 90. Patrol policji jest również. Tu dobrze gadające pojazdy. Naprawdę sztos. Nie to co teraz robią. Jakieś 3 cylindry w turbo. Eko debile. Ja przyjechałem tym pojazdem. Mega dowalony Mercedes. Jest też polska motoryzacja. 205, nawet okular. Warburg taki na penerze. Okular, ale w dobrym silniku. Volkswagen Derby też ciekawe. Mikra to trochę śmiech. Ale też ich mało, bo zgniły wszystkie. Takie coś mieliśmy kiedyś. Piątka włoska, błękitny koń, bardzo ładny Mustang. Mikra 1.3, to ich było mało. I nawet to się bardzo mocno odpychało. Corvetta! Halo! Albo trochę bliżej! Pan ustawiający. Tam ktoś stanął w miejscu niewyznaczonym, nie posłuchał organizatora, czego się robić nie powinno na takich tam zgromadzeniach. No i samochody cały czas przejeżdżają. Fajna organizacja, bo poznańskie klasyki nocą dawno już nie działają, nie? Teraz będzie wjeżdżał ładny Jack stary. To spotkanie na tych targach uprzedza przejazd samochodów wyznaczoną trasą po Poznaniu niektórymi ulicami. Trzymać, 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 na ucie parkować. Kurwa, kilometr zostaliśmy
czegoś takiego dawno nie widziałem. Jaguar. Beta odpaliła. Tu z boku stoi kilka nowszych pojazdów, m.in. Citroen C6, Lancia Kappa to chyba jest. Nie znam się tak dobrze na Włoszkach. Tak od początku tu stanęły w innym miejscu troszkę. Jakaś beta dwudrzwiowa. Porządne auto Dodge Challenger. Tam coś mniejszego. Tu się możemy czegoś chyba napić, najeść. Pójdę na obczajkę. Jeżeli to będzie powtarzane częściej z taką metą gdzieś, czy że tu na targach, to czy można sobie stanąć, popatrzeć, niekoniecznie tylko jeździć, to zapraszam wszystkich. Mała reklama, ale fajny taki zjazd. Można pooglądać piękne samochody. Samochody, które nie wrócą, bo to co teraz produkują w Europie przynajmniej, to jest śmiech na sali. Wieża targowa, korwetka. Dobrze, krótki szocik, krótki filmik, bo zaraz mi się kończy chyba pamięć w telefonie. Że patrzcie, kolejny Mercedes, Golfik 190, Saby, jakaś stara Audica. Co chwilę coś przyjeżdża, naprawdę można pocieszyć oko. W oddali widzę Fiat Punto pierwszej generacji, to też śmieszne. No ale powoli już klasyk się robi, nie? No, schabiki przyjechały. Ładny w cabrio. Pozdro. Siemanko.